Pięknie się mieszka pod lasem w sumie. Blisko las na grzybki, kto lubi, także wiem, że lubi kolegę. I piękne trasy rowerowe wokoło. Dużo ludzi biega. Dużo ludzi. No nie powiem, że jeździ na rowerach, bo mało. Więcej biega poza kamarkami. Ale czuję się tu jak Tour de Pologne, Tour de France. Tylko że bez kibiców, ale piękne są te okolice. Takie zakręciki, lekkie pagórki. A tam w tym, już nie pamiętam miejscowości, osiedle w środku, w szczerym polu, ziemia wykupiona, prześwity słoneczka, także jest pięknie. Jest rowerzysta jeden. Tam cudeńka w lesie, są jakieś kempingi, jakby tam wjechać dalej, to posiadłości jakichś zamożniejszych biznesmenów, albo hochsztaplerów, tak jak dyrektor. Ludzie wchodzą jednak do lasu. Może szukałem tych grzybów. Nigdy w życiu grzybów nie zbierałem. Chodziłem tylko z pracownikami na wyjazdach służbowych w celu spożywać. Po prostu nachlać się i wrócić, kurde, autokarem do Warszawy. Ale piękne tu rejony. A tutaj jeszcze się coś buduje. Jakieś składy. Piękne wille w środku lasu, daleko od miasta. Znaczy nie tak daleko. A tutaj widać takie lekkie wzniesienia, górki, pagórki, Tour de Pologne trwa. Dyrektor on tour z moim... Aj, słuchawek nie wyłączyłem, nie wiem czy to będzie słychać, ale podłożymy jakąś muzyczkę ewentualnie, zobaczcie. I teraz zjeżdżam, będzie takie lekkie wzniesienie, zjazd, górka, później sklep spożywczy. Mijaliśmy takie miejscowe, fajne sklepiki. No, jedzie jakiś samochód raz od czasu do czasu. Tam w dół. Grają nam surmy bojowe. I teraz trochę podjazdów, zjazdów. Fajna nawierzchnia, lecimy na posiłek, przystanek, do zobaczenia, hej.